Trwa ustalanie przyczyn tragedii, do jakiej doszło we wsi Przewodów w województwie lubelskim. To tam wczoraj wieczorem spadła rakieta, która zabiła dwie osoby. Dziś prezydent Andrzej Duda poinformował, że istnieje prawdopodobieństwo, że rakieta, która spadła, została użyta przez ukraińskie siły obronne. Prezydent podkreślał też, że rakieta, która spadła w Polsce, nie była wymierzona celowo. Nie mamy w tej chwili żadnych dowodów na to, że rakieta ta została wystrzelona przez stronę rosyjską. Natomiast wiele wskazuje na to, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła po prostu obronie przeciwrakietowej, czyli że była użyta przez siły obronne ukraińskie. Ostrzał rosyjski, rakiety leciały, były to rakiety manewrujące, które w istocie leciały z różnych kierunków. Prawdopodobnie część z nich leciała w okolice polskiego terytorium i zawracała w kierunku z powrotem na wschód. Więc ukraińska obrona przeciwlotnicza wystrzeliwała rakiety w różnych kierunkach i jest wysoce prawdopodobne, że jedna z tych rakiet spadła niestety na terytorium Polski. Eksperci podkreślają jednak, by pamiętać, że wczoraj przez cały dzień trwał szczególnie intensywny ostrzał Ukrainy przez Rosjan. Przypominam, że to jest rosyjska agresja na Ukrainę i wczoraj miał miejsce bezprecedensowy atak na terytorium Ukrainy, gdzie uderzano w infrastrukturę krytyczną, elektrownie, wodociągi, mordowano ludność cywilną i doprowadzono również do tego, strona rosyjska doprowadziła do tego, że rosyjska rakieta spadła na terytorium Polski, zabijając dwóch obywateli. I tyle na razie wiemy. Pytanie, skąd ta rakieta została wystrzelona? Rzeczywiście słyszeliśmy wypowiedź prezydenta Bidena, że trajektoria nie wskazuje, że jest terytorium Rosji, ale warto podkreślić, że przecież Rosjanie, o ile mi wiadomo, są obecni na terytorium Ukrainy, bo okupują wiele obszarów. Wczorajsze zdarzenie miało spory wpływ na rynki walut. Złotówka zaczęła tracić na wartości, ponieważ pojawił się niepokój. Godzina 19:20 wczoraj to taki moment, w którym na tym takim graficznym obrazie zauważyliśmy tak zwaną świecę, czyli moment wystrzelenia, jeśli chodzi o w górę, jeśli chodzi o wartość tych walut, co do których złotówka się mocno osłabiła. Więc mieliśmy klasyczną świecę, 10 groszy, jeśli chodzi o dolara, około 10 groszy, jeśli chodzi o euro. Prezydent poinformował też, że ambasador RP przy NATO prawdopodobnie wystąpi z wnioskiem o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Artykuł dotyczy konsultacji w gronie krajów natowskich, które można przeprowadzić, jeśli zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo jego lub innego państwa NATO.